Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie. Kolejny film. Całkowicie przypadkowo, znowu BMW. BMW E90. Benzynka. Dwulitrowy silnik, z tego co wiem. Co mamy z tym samochodem? Jeszcze nie wiem sam. Zaraz go odczytam. W każdym razie coś wam pokażę. Nie jest to automatik. Manualna skrzynia biegów. Już go palimy. ABS, ESP, kontrola trakcji, wszystko możliwe się świeci. 223 tysiące przejechane. No kolega tak jeździ auto, źle wkręca się na obroty, źle rozwija prędkość i tak dalej, i tak dalej. To znaczy ja mam tam podejrzenie, to jest choroba w tych samochodach, ale tak jak powiedziałem, odczytam go zaraz, zaraz pokażę, jakie błędy nam wyrzuci i to będziemy dzisiaj naprawiać. Także do usłyszenia za chwilę, ja wjeżdżam do środka, wjeżdżam na podnośnik i podłączam tester diagnostyczny. Tak, moi drodzy, mamy auto podłączone. Już go wyszukujemy. Troszkę światło się odbija. Zaraz zobaczymy, co naszą pszczółkę boli. Ach, 318i. Skrzynia manualna E90 2007. Maj. Dobra, ok. Diagnostyka automatyczna, skrzynia, bla, moduł sterujący silnikiem diesla, kontrola toru jazdy, pauza, nie musimy go całego. Mamy teraz tak, elektronika skrzynki przełączeniowej. Diagnoza, odczyt błędów. Elektronika skrzynki przełączeniowej, dodatkowa pompa wody. Dobra, nad tym się nie skupiamy. To nas nie interesuje. Nas interesuje kontrola toru jazdy. Diagnostyka, odczyt kodów usterek. Czujnik prędkości obrotowej koła, wiarygodność tył, lewa strona. Czujnik prędkości obrotowej koła, zasilanie tył, lewa strona. Powiem tak. Nie czytałem tego wcześniej. Dobra, więcej nam nie potrzeba. Na początek nie będę tych błędów kasował. Zanim czegoś nie wymienimy, zaraz wam pokażę co. Wyjdziemy sobie z systemu. Ok. Komputer zostawimy w aucie, niech sobie leży. Kluczyk wyciągniemy. Na razie nie. Dobra, musimy sobie oto cofnąć na podnośnik. Zaraz wam pokażę, co jest dwa. Otóż mamy nowy czujnik ABS-u. Tył, lewa strona. Nie ma różnicy lewa, prawa, podejrzewam. Dobra, tutaj mamy, tu jest ten pierścień. Ten pierścień będziemy wybudowywać tylnią połośkę. Będziemy ją demontować, będziemy ściągać pierścień, będziemy to wszystko czyścić, będziemy zakładać nowy pierścień, nowy czujnik. Czujnik jest wyszlifowany 100%, to jest w tych autach, to już chyba jest piąty samochód w przeciągu 2 miesięcy, gdzie takie rzeczy się dzieją. Ugryzione zębem czasu, woda zrobiła swoje, woda wchodzi tutaj pod ten pierścień na półośce, rozsadza to do góry, zaczyna szlifować o czujnik ABS-u. No i co? No i jest jak jest. I później wyrzuca błąd. Także ja ustawiam samochód, biorę się do pracy. Tak, moi drodzy, koło odrzucone. Samochód jest już na podnośniku, tak jak widać. Teraz tak, odkręcamy. Śruba, nakrętka, przepraszam, od piasty. Do tego... Ach, tu ma te dystanse. Do tego rozłączę lampę. O, do tego odkręcamy wszystkie te śruby od półośki. I wyskakujemy z półośką. Tam jest ten pierścień, jego nie widać. Tu jest ten czujnik, o którym mówiłem. Tu już było grzebane.
O. Śruba na imbus wykręcamy. Cały czujnik zakładamy nowy pierścień, czyścimy to w dalszej części filmu, pokażę. No i tyle. Ja wybijam sobie tutaj, wybijam, robię prosto tą nakrętkę, zabezpieczenie, odkręcam to wszystko. Jak zdemontuję, to się oczywiście melduje. Tak, moi drodzy, nakręteczka już tutaj z płośki wyleciała, z piasty. Teraz poluźniłem sobie tutaj wszystkie te śruby od półośki, które przychodzą do dyferencjału. Czujnik mamy już zdemontowany. Leży na ziemi. Zobaczcie, jak jest przypiłowany czujnik od pierścienia. O, tak to wygląda ustrojstwo. Teraz jest porównanie. Ten czujnik. A tu mamy nowy. O, proszę. Także czujnik nie wczytywał. Czujnik mamy firmy Hela. Czyli jakościowo nie jest zły. Tak to mniej więcej wygląda. Ja demontuję półośkę. Muszę sobie troszkę opuścić tłumik na dół, żebyśmy mogli wyjechać z tą półośką. Także ja działam. Jak półośka będzie na ziemi, to pokażę ten pierścień. Widać go zresztą tutaj. O, co tam rdza zrobiła swoje. Ta. Także ja działam dalej i demontuję tą półośkę. Zrzucam to wszystko na dół. Także półośka nam wyleciała. Półośkę już zdemontowałem. To jest dosłownie 25 minut roboty. Tłumik troszkę sobie tutaj wisi. Z tych gum został opuszczony. Wmocowania. Zrobiło się troszkę więcej miejsca, żeby wyjechać z półośką. I teraz tak jak mówię. Półośka już jest na ziemi. Tu mamy ten nieszczęsny pierścień. Zresztą tutaj widać ślady, jak on tarł. O, o czujnik. O. Widzicie to? Tu go podbiło, to znaczy podniosła go rdza do góry. O. No niestety, ugryzione zębem czasu. Gumy są całe. Także tego nie będziemy ruszać. Zakładamy nowy pierścień ABS-u. Tą drabinkę tutaj. Czyszczę to wszystko, ściągam. To znaczy ściągam, czyszczę. I za chwilkę dalsza część. Zobaczcie, kochani, co tutaj się porobiło. Rdza niesamowita. To samo na półośce. Mam nadzieję tylko, że ten nowy pierścień będzie pasował. Że zbyt głęboko ta rdza się nie wdarła. Zaraz to wszystko wyczyszczę. Tu go sobie przeciąłem, żeby go ściągnąć. Takie ustrojstwo. Także tak, moi drodzy. To już mamy wyczyszczone, rdza jest zebrana. Za bardzo nie będę tego szlifował, żeby mi ten pierścień dobrze pasował nowy. Flex. Szczota. Tak to zostało wyczyszczone. Dobra, ja nabijam nowy pierścień. I zobaczymy dalej, jak to poleci. Dobra, kochani, ja już mam jako tako to wszystko poskładane. Nowy czujnik ABS-u też jest założony. Pierścień też jest założony. Nie wiem, czy go tam będzie widać. Nie widać go, muszę podnieść auto do góry. W każdym razie półośka już siedzi w środku. Skręcam to wszystko, dociągam tamte śruby. No i co? Kasujemy błąd. I zaraz zobaczymy, jak to będzie. Podwiesimy jeszcze tłumik, bo zdjęty z tych gum. Tak, kochani, my już wyjechaliśmy sobie, zjechaliśmy z podnośnika. Nie nagrałem momentu, jestem sam, nie nagrałem momentu, jak wyjeżdżałem samochodem, kontrolki pogasły same, ale zaraz odczytamy błędy. Momencik, biję sobie tylko kod. Zaraz zobaczymy, co nam auto pokaże. Wybór automatyczny. Co chciałem powiedzieć?
Momencik. Skanowanie automatyczne. Teraz zobaczymy sobie funkcję DSC. Ma dwa błędy. Pauza. Błędów jeszcze nie czytałem, tylko wyjechałem sobie samochodem. Podejrzewam, że to są stare zapisane. Diagnoza. Odczyt błędów. Czujnik prędkości obrotowej koła, wiarygodność, tył, lewa strona. Czujnik prędkości obrotowa koła, zasilanie, tył, lewa strona. No był wypięty, wiadomo o co chodzi. Teraz tak, kasowanie kodów usterek. OK. Odczyt, brak usterki. Przejedziemy się teraz furą i odczytamy go ponownie. Zobaczymy co będzie. Kawalątek tylko, jak ma się zaświecić, to się zaświeci. Jak ma błędy pokazać, to też pokaże. Ale nie ma nic na chwilę obecną, także już będzie dobrze. Dobra, no co? Jazdy próbnej nie ma co robić, bo to nie była, Bóg wie, jaka duża operacja. Wymiana tylko pierścienia i czujnika ABS-u. Więc ja osobiście uważam operację za udaną. Czujnik ABS-u został wymieniony, pierścień został wymieniony. Zaraz niech auto sobie chodzi. Albo może wiecie co? Zgaszę go, dam mu jeszcze raz zapłon i zobaczymy, co nam wyskoczy. Czy w ogóle nam coś wyskoczy? Wyjdź. Jeszcze raz go wyczytam. Automatyczna diagnostyka. Brak. DSC3. Brak. Pauza. Diesla. To nas nie interesuje. To jest benzyna. Ale tak ma po prostu zapisane w systemie. Cyfrowa elektronika silnika. Rozpoznawanie odcinka złej drogi. No to może być związane z tym czujnikiem. Kasujemy. OK, odczyt kodu, błędów nie ma, dobra. No cóż, my mamy zakończony temat. Fura, tak jak mówię, chodzi. Choinki już nie ma, a była jak widzieliście. To jest od podręcznego. A była jak widzieliście, także... Także mówię, operacja, normalnie wymiana tego pierścienia i tego czujnika to jest, nie każcie mi kłamać, samemu maks godzina, maks. Może być problem tylko z śrubą z piasty, one lubią strasznie korodować, rdzewieć, dobrze w zestawie mieć taką śrubę, szczególnie robiąc takie rzeczy w weekend. A ja mówię, tutaj była dobra, także założyłem tą, nie była zgnita, także... tą nakrętkę, ja mówię o nakrętce na tylnią piastę, na półośkę. Także tyle z mojej strony, dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych wideo.